Cześć, siemano i dzień dobry. Dzisiaj głównym tematem odcinka jest zamach na prezydenta przy pomocy wybuchowego drona. A tak naprawdę to wydarzenie, które miało miejsce w ostatnich dniach, jest przyczynką... No przyczyną będzie, pretekstem do porozmawiania sobie o różnych kilku zagadnieniach związanych z prawem i lataniem dronami. Rozważymy sobie, czy dronowate Eldorado dla fotoamatorów posługujących się dronami nadal trwa, czy już dawno się skończyło. Porozważamy, czymś co dronowanie ma wspólnego z motoryzacją. Dlaczego nie można latać nad większością topowych miejsc turystycznych w Warszawie? Jakie drony mogą stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego? Jakie mogą być przepisy w przyszłości dotyczące dronowania? No i o tym zamachu na prezydenta przy pomocy bomby umieszczonej w dronie. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłem. Nazywam się Wysoki Niski, a Wy oglądacie Zapytaj Fotografa. Gdybym ja miał cztery nogi, dwie długie nogi, dwie krótkie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysokim, raz niskim być. Dziś każdy, kto chce jeździć samochodem, musi zdać prawo jazdy, znać całe mnóstwo przepisów i spełnić wiele formalnych wymogów. Ale podejrzewam, że na początku motoryzacji, czyli troszeczkę ponad 100 lat temu, czy tam 200 lat temu, wiele się... Dobrze wykształcony Mateusz! W każdym razie, podejrzewam, że na początku motoryzacji było tak samo jak z dronami, że każdy mógł jeździć, że nie było czegoś takiego jak prawo jazdy, po prostu kto miał samochód, ten wsiadał i jeździł, bo samochodów było mało. A potem, jak zaczęło być coraz więcej samochodów, coraz szybsze samochody, no to te samochody zaczęły się rozbijać i zaczęto wprowadzać przepisy, które mają ten ruch unormować i mamy to, co mamy dziś. I tak samo było z dronami. Jeszcze całkiem niedawno każdy, kto kupił drona, mógł sobie lecieć gdzieś wysoko w górę, nie przejmując się niczym, zrobić sobie kilka zdjęć, wylądować i nikt nie mógł się o nic do niego przyczepić, przynajmniej od strony prawnej. Ale właśnie już to dronowate, fotograficzne Eldorado się skończyło. Jak sami zauważyliście, kolejne rządy wprowadzają kolejne przepisy, które mają tą sytuację unormować. Są też strefy, w których latać nie wolno. No właśnie, drony są sporym zagrożeniem dla ruchu lotniczego. Jakoś tak nie dowierzałem, póki nie zobaczyłem materiału, który mnie do tego przekonał. Zobaczcie sami. W tym momencie miał pojawić się Wam na ekranie materiał, w którym helikopter unosi się kilka metrów nad ziemią, w jego statecznik uderza dron, niszcząc statecznik i powodując, że helikopter traci całkowicie stabilność, lata tak prawie, że w kółko i uderza w ziemię. Tylko że nie mogę znaleźć tego materiału. Ja go widziałem kiedyś w internecie, a teraz go nie ma. I w ogóle... Trochę mi to psuje koncepcję, bo muszę się Wam przyznać, że nie znalazłem też żadnego zapasowego materiału, na którym dron niszczy helikopter, albo chociaż samolot. Może jednak takie rzeczy się jeszcze nie zdarzały? Ze względu na wypadki takie jak ten, wprowadzono ograniczenia poruszania się dronami w okolicach lotnisk. W Polsce jest to kilometr od lotniska, tyle można wystartować, jeżeli się lata takim bardzo małym dronem, jak na przykład Spark czy Mavic Air. A jeżeli mamy większego drona, takiego bardziej poważnego, na przykład takiego, jakim lata Rafał Ganowski, robiąc takie fajne zdjęcia, no to takim czymś kilometr od lotniska sobie już nie polatamy, bo trzeba się oddalić tych kilometrów 6. W Warszawie taka strefa od Okęcia za chwilę styka się z następną strefą, w której latać nie wolno. Dosłownie kilka ulic je od siebie dzieli w okolicy Pałacu Kultury. Jeżeli ktoś chce dużym dronem legalnie fotografować Pałac Kultury, no to ma, tak z bliska, no to ma do dyspozycji praktycznie wyłącznie fragmenty ulicy Emilii Plater. Bo zaraz za granicą strefy 6 km od lotniska Okęcie zaczyna się strefa Boru, która obejmuje większość atrakcji turystycznych w Warszawie, takich jak Stare Miasto, jakieś tam takie prestiżowe ulice do spacerowania, krakowskie przedmieście, Chmielna,
ogród w łazienkach, stadion Legii pewnie też przez to w związku z tym podpada. Dobra, ze stadionem Legii to akurat nie wiem jak jest. Chyba przesadziłem. Tylko że nad stadionami i tak nie wolno latać, więc na jedno wychodzi. No i kurczę, to jest trochę głupio, jak nie wolno latać nad Starym Miastem, prawda? Zdaje się, że nawet jeden Chińczyk miał z tym problemy. A wiecie dlaczego tak jest? Tak jak już to zostało powiedziane, jest to strefa BOR-u, czyli Biura Ochrony Rządu, i to do nich trzeba się zgłosić, jeżeli chce się latać w takich miejscach. Chodzi o to, że w pobliżu Starego Miasta jest Pałac Prezydencki, a w Ogrodzie Łazienkowskim, który znajduje się troszeczkę dalej, jest Belweder, gdzie prezydent też często przebywa. I ta strefa jest po to, żeby właśnie udaremniać zamachy na prezydenta przy pomocy drona, albo jakieś jego podglądanie, albo szpiegowanie, tak mi się przynajmniej wydaje. Do niedawna można by było powiedzieć, że jest to przesada, no kto będzie dronem prezydenta atakował, ale ja szczerze mówiąc jestem zdziwiony, że do tej pory drony nie były jakoś specjalnie wykorzystywane w zamachach terrorystycznych. Albo może jakoś mało się o tym mówi, bo wydaje mi się, że to jest super łatwa sprawa. Nie trzeba się przedzierać pomiędzy strażnikami, startuje się tylko tym dronem, leci się gdzie trzeba, wysadza się bombę i bach. I właśnie w ten sposób próbowano ostatnio zlikwidować prezydenta Wenezueli, o czym donosi Gazeta Wyborcza na swojej stronie internetowej i teraz sobie ten artykuł omówimy. Dron wypełniony materiałami wybuchowymi eksplodował w pobliżu prezydenta Wenezueli, donosi Gazeta.pl. Dron z materiałami wybuchowymi eksplodował w pobliżu miejsca, gdzie przemawiał prezydent Wenezueli, Nicolas Maduro. Ani jemu, ani nikomu z rządu nic się nie stało. No, co prawda możecie powiedzieć, przecież nic mu się nie stało. No nie, ale dalej możemy przeczytać. Maduro i inni członkowie rządu nie zostali nawet draśnięci. Natomiast obrażenia odniosło 7 żołnierzy Gwardii Narodowej, jak poinformował minister do spraw komunikacji Jorge Rodriguez. Dodał on, że działanie było atakiem na prezydenta Nicolasa Maduro. Jestem przekonany, że przypadki takie jak ten będą w przyszłości się powtarzać i będą powodować wprowadzanie kolejnych regulacji dotyczących latania dronami. Dlatego wydaje mi się, że nawet o dzisiejszych czasach nasi następcy za lat 10, 20, 30 będą mówić, że to jeszcze było dronowe Eldorado, gdzie można sobie latać lekko, łatwo i przyjemnie, mimo tego, że już dziś mamy na ten temat już naprawdę bardzo dużo przepisów. A wracając jeszcze na chwileczkę do tego artykułu i do tego jednego wypadku, przypadku, ataku, padły tutaj jeszcze jedne słowa, które mnie poważnie zaniepokoiły. Na stronie Gazeta.pl możemy jeszcze przeczytać. Do przeprowadzenia zamachu na prezydenta Wenezueli przyznała się grupa opozycyjna, nazywająca siebie Narodowym Ruchem Żołnierzy w Koszulach. So guys, what's the deal with the hats? That's what NWH is all about. We got a whole hat philosophy. I ta grupa opozycyjna napisała w oświadczeniu przekazanym jednej z dziennikarek tak. Niezgodne z żołnierskim honorem jest trzymanie u władzy tych, którzy nie tylko zapomnieli o konstytucji, ale w sposób nieprzyzwoity wykorzystują urzędy do wzbogacenia się. Ten tekst brzmi nieco znajomo. I mam tylko nadzieję, że nasi obrońcy demokracji nie będą posuwać się do takich rzeczy. No ale kto wie. No cóż, nie wywołujmy wilka z lasu. W ogóle nie chciałbym, żeby ktokolwiek posuwał się do tego typu działań. No ale cóż, to po tej stronie padły jakiś czas temu słowa o zabieraniu ze sobą broni. No niby do obrony własnej, ale brzmiało to trochę jak groźba, nie? Drodzy pytajnicy, życzę sobie i wam, żebyśmy jak najdłużej żyli w bezpiecznych, miłych i przyjemnych czasach. Miejmy nadzieję, że te nasze bezpieczeństwo, które mamy teraz, nie zmieni się jakoś mocno podczas najbliższych 100 lat chociaż. No a co? Oprócz tego zapraszam was do dyskusji na temat tego, jak wy wyobrażacie sobie prawo dronowe w przyszłości. Jak myślicie, jakie obostrzenia dla droniarzy fotografów, dla droniarzy filmowców, dla wszelkich droniarzy amatorów mogą się jeszcze
pojawić. Czy to w Polsce, czy na świecie, kiedy to będzie i jakie wydarzenia mogą to wywołać, a może są jeszcze jakieś takie problemy, o których nikt dotychczas nie pomyślał, a wy już widzicie, że coś takiego będzie mogło się pojawić. No bo podejrzewam, że jakiś czas temu jeszcze nikt nie myślał o tym, że na przykład drony mogą płoszyć ptaki w lesie. A takie przepisy też już są, żeby tych ptaków nie płoszyć, żeby się mogły rozmnażać w spokoju i żeby nie wyginęły. No dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia i pamiętajcie o tym, co powiedział Karol. Pytanie do Państwa. Co można zrobić po obejrzeniu odcinka Zapytaj fotografa? Zostawić łapkę w górę. Zostawić łapkę w dół. Subskrybować. Skomentować. Udostępnić.